Lista startowa biegu sztafetowego 4x400 metrów kobiet na naszych ekranach. Za chwilę przedstawimy te ekipy. A my wracamy na bieżni, tam sztafeta 4x400 metrów kobiet. Na torze siódmym AZS AWF Warszawa, Julia Lipińska, Weronika Bielińska, Kornelia Sura i Julia Jaguścik. Na torze szóstym AZS AWF Kraków, a pierwsze okrążenie pokona w tej sztafecie Gabriela Wójcik. Tor piąty, bardzo mocny skład AZS AWF Gorzów z Kornelią Lesiewicz na pierwszej zmianie. Tor czwarty to AZS Poznań, Gabriela Matuszczak. Ona będzie w pierwszej fazie rywalizacji w sztafecie z Poznania właśnie. I na torze trzecim SKL-a Sopot, czyli wicemistrzynie sprzed roku, Blanka Zapora jako pierwsza pobiegnie w tej ekipie. Kornelia Lesiewicz wracająca do wielkiego sportu po problemach zdrowotnych. Wielka przegrana rywalizacji na tych mistrzostwach w swojej koronnej konkurencji, czyli w indywidualnym biegu na 400 metrów. Wydaje się, że ona powinna dać prowadzenie ekipie gorzowskiej na pierwszej zmianie. Przypomnijmy, albo tym z Państwa, którzy o tym nie wiedzą, poinformujmy, że pierwsze okrążenie i 100 metrów na drugiej zmianie trzeba biec po torach, potem dopiero można zbiegać do wewnętrznej części, no i zazwyczaj tak czynią zawodniczki i zawodnicy, bo po prostu bieganie po pierwszym torze, tym najbardziej wewnętrznym, jest najkrótsze, najbardziej produktywne. Kornelia Lesiewicz zgodnie z przewidywaniami na pierwszej pozycji z dużą, bardzo wyraźną, kilkumetrową przewagą, no i za moment przejmie od niej pałeczkę Marika Majewska, czyli wielka przegrana rywalizacji na 100 metrów przez płotki, bo przecież została zdyskwalifikowana, no i nie mogła bić się o medal, a była w gronie kandydatek do medalu. Dystans 4 razy dłuższy niż normalnie pokonuje, ale też przygotowywane są zawodniczki do tego, by radzić sobie na 200, 300 czy 400 metrów. W tym przypadku jest to właśnie dystans metrów 400. Ekipa AZS AWF Gorzów na prowadzeniu, Marika Majewska na drugiej zmianie, a my oglądamy rywalizację oszczepników. I rzut Tomasza Jędrzejczyka, to jest rzut, który kto wie, czy mu za chwilę znowu nie da trzeciego miejsca, znowu zmieni się z Cytlałem na tym najniższym stopniu podium. Widzimy, że doganiana w międzyczasie sztafeta AZS AWF Gorzów przez SKL-a Sopot, Edyta Bielska dogania Marikę Majewską. Czyli wieloboistka, która dzisiaj rywalizowała w konkursie skoku w dal, a jeśli chodzi o SKL Sopot, czyli ekipę, która teraz objęła prowadzenie, no to Patrycja Gajewska, kolejna z wieloboistek, którą z kolei dziś mogliśmy w konkursie skoków zwyż oglądać. Przeciwległa prosta tej trzeciej zmiany. A wybiegnijmy trochę naprzód. Jeżeli SKL Sopot utrzyma prowadzenie albo nie straci zbyt dużo do gorzowianek, u których Wiktoria Dams na zmianie trzeciej, no to w czwartej kolejności ruszy do boju wśród sopocianek Aleksandra Formella, a więc specjalistka właśnie od tych wydłużonych sprintów. Tutaj Gajewska daje z siebie ile tylko może, ale Dams ją dogania, no i wydaje się, że jednak pierwsze przekażą między sobą pałeczkę zawodniczki AZS-u AWF Gorzów. Już Paulina Kosikowska przygotowana do tego, żeby ruszyć na trasę. W międzyczasie w konkursie oszczepników próba Dawida Pielocha, ale to jest słaby kolejny rzut w porównaniu do tego, co było w drugiej kolejce, gdzie rzucił wyraźnie poza granicę 60 metra. Kosikowska, czyli srebrna medalistka dzisiejszej rywalizacji na 400 metrów przez płotki. Z kolei Formella to jest medalistka płaskich 400 metrów. Już wybiegają z... Srebrna była, wygrała Kinga Gacka, pamiętajmy. No i Formella
wychodzi na prowadzenie i specjalistkę od 400 metrów przez płotki wyprzedza, natomiast trwa równie pasjonująca, równie emocjonująca i zacięta rywalizacja o to, która ze sztafet stanie na najniższym stopniu podium. Poznanianki i krakowianki walczą o medal brązowy. Zwycięża ekipa SKLA Sopot na miejscu drugim, AZS AWF Gorzów i ostatecznie krakowianki obroniły się przed atakiem zawodniczek z Poznania. Zuzanna Strzelewicz mocno naciskała Aleksandrę Wsołek, ale jednak zawodniczka AZS AWF Kraków na miejscu pierwszym zakończyła te zmagania.